witam. Studio 5S Serwis Fotograficzny. Dzisiaj zajmuję się naprawą Olympusa C50-60. Aparat trafił do serwisu, jak widzimy, z urwanym pokrętłem przełącznika programów. Wszystko się rozpadło. Jak i ma odklejoną okleinę oryginalną. Okleinę klient też dostarczył do serwisu. Też ją przykleję na nowo do aparatu. Mamy tą okleinę, która była. Zaraz demontuję aparat i będę próbował naprawić to pokrętło, które się rozpadło. Zakładam już ten przełącznik, ten manipulator. Jest to ogólna przypadłość tych Olympusów 50-60, w ogóle całej prawie tej serii 30, począwszy od 30-30, dopiero ten problem został zażegnany w serii 70-70. Zaraz go będę powoli składał i testował. Naprawiłem w nim blok zasilania. Naprawiłem w nim pokrętło manipulatorów. Nie jestem pierwszą osobą próbującą go uruchomić. Zaraz zobaczymy, czy z pozytywnym tego skutkiem. Aczkolwiek na tyle tych aparatów, co naprawiłem, to raczej pozytywny jest skutek jego naprawy, ale to się zaraz okaże. I wykonamy kolejny test. Aparat się załącza, wysuwa obiektyw. Akurat mamy informację, że nie ma karty, ale obraz mamy już na wyświetlaczu. Pokrętło zmienia funkcję, mamy tryb auto, jest auto, mamy program, jest program. Przypominam, aparat w ogóle przyszedł do nas z wyrwanym tym pokrętłem. Po zrobieniu tego pokrętła dowiedziałem się dalej, że aparat się w ogóle nie załącza. Naprawiłem w nim blok zasilania. Aparat był demontowany. Zostało go tylko i wyłącznie wyczyścić i można powiedzieć wydać klientowi. Włożymy jeszcze kartę pamięci. Czyta ilości klatek. Wykonam zdjęcie testowe. Lampa błyskowa działa, aparat działa. Zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam. Studio 5S, serwis fotograficzny.